Noc z wtorku na środę okazała się mało łaskawa dla banerów wyborczych kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczypospolitej. W wielu punktach miasta wywieszone niewielkie banery zostały kompletnie zniszczone. Wszystkie pocięto w podobny sposób. Na niewielkich powierzchniach ulicznej reklamy ostrym narzędziem zniszczono fragmenty prezentujące wizerunek kandydatki. Zaledwie rok temu tak wiele mówiliśmy wszyscy o konieczności zaniechania wzajemnej nienawiści i eksponowaniu niezadowolenia czy braku sympatii. Refleksja, jaką wywołała w Polakach tragiczna śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nie została, jak widać w niektórych osobach, na dłużej, czego dowodem są dokonane nocą zniszczenia. Przypominamy, szczególnie wandalom, że zaniszczenie, uszkadzanie czy chociażby zamalowywanie materiałów wyborczych polskie przepisy przewidują dotkliwe kary. Wysokość grzywny ustalana jest przez sąd i może wynieść nawet 5000. tysięcy jeżeli komitet wyborczy oszacuje swoje straty na kwotę przekraczającą 500 zł, to zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.